Podróż z Unity zawsze będzie bezpieczna i wygodna. Unity możemy zamontować na dwa sposoby. W autach bez systemu ISOFIX i w takich, które go mają. W pierwszym przypadku fotelik układamy odpowiednio na siedzeniu i mocujemy samymi trzypunktowymi pasami. Do aut z ISOFIX-em w zestawie znajdziemy prowadnice. Nasuwamy je na punkty mocowania w samochodzie. Wysuwamy zaczepy ISOFIX, wciskając przyciski po obu stronach fotela. I wsuwamy je w prowadnicę. Zielony kolor oznacza, że zamontowaliśmy fotelik prawidłowo. Na zakończenie ciągniemy za dźwignię z obu stron i dosuwamy fotel do oparcia. I sprawdzamy jego stabilność. Czas przygotować małego pasażera do podróży. Najpierw regulujemy wysokość zagłówka. Mamy do wyboru aż 10 pozycji. Gdy podnosimy zagłówek, poszerza się przestrzeń siedziska. Fotelik rośnie wraz z dzieckiem. Pasy przeciągamy przez górną prowadnicę i przesuwamy blokadę, dzięki której się nie wysuną. Następnie prowadzimy je pod podłokietnikami i zapinamy. Prawidłowo zapięte pasy są napięte i nieskręcone. Pas naramienny przechodzi między ramieniem a szyją. Nie uciska szyi. Pas biodrowy układa się możliwie nisko nad biodrami, nie dociska brzucha. Dla wygody dziecka możemy zmienić kąt pochylenia oparcia. Ciągniemy za dźwignię pod siedziskiem i ustawiamy je w odpowiedniej pozycji. Dodatkowo, po obu stronach fotela mamy miejsce na montaż uchwytu na kubeczek. Aby zdemontować fotelik, wciskamy przyciski z obu stron i zwalniamy zaczepy ISOFIX. Zaczepy chowamy jeden po drugim. Unity ma pokrowiec, który w razie ubrudzenia łatwo zdejmiemy i wypierzemy. W tym celu ściągamy najpierw górną część pokrowca. Odpinamy gumki znajdujące się na tyle zagłówka. Odchylamy pętlę za oparciem fotela i zsuwamy materiał. Teraz demontaż dolnego pokrowca. Odczepiamy cztery gumki w podstawie fotela. Zdejmujemy materiał z prowadnic i ściągamy całość. Po praniu zakładamy pokrowiec. Nasuwamy dolną część na siedzisko i zaczepiamy cztery gumki pod siedziskiem. Górę nakładamy na zagłówek oraz osłony boczne. Naciągamy materiał i zaczepiamy gumki. Dwie w zagłówku, dwie na osłonach. Gotowe! Bezpiecznych podróży z Unity!